Budowa hali sportowej w Szelejewie rozpoczęła się w 2016 roku. Inwestor, czyli gmina Piaski, od początku założyła, że nowy obiekt realizowany będzie w technologii pasywnej. Znajdujemy się w pierwszym w powiecie i w jednym z pierwszych w Polsce obiektów wybudowanych w systemie pasywnym, co mamy nadzieję pozwoli na zminimalizowanie zużycia energii w trakcie eksploatacji. Dzięki zakończeniu tej inwestycji wszystkie dzieci w naszej gminie mają równe i godne warunki do nauki i uprawiania sportu. Szkoła w Szelejewie była ostatnią placówką oświatową w gminie Piaski, która nie miała jeszcze hali sportowej. Teraz to się zmieniło. Podczas uroczystego otwarcia hali mówiono też o tym, że nowy obiekt ma służyć nie tylko uczniom, ale i całej społeczności Szelejewa i okolicznych miejscowości. Drodzy uczniowie, dzisiaj spełniają się Wasze marzenia o bazie do uprawiania sportu na miarę czasów nadchodzących. Czujcie się więc gospodarzami tej placówki. Pamiętajcie jednak, że dla odniesienia sukcesu ważne jest sobie powiedzieć: mnie na to stać, chcę to osiągnąć. Tym właśnie pragniemy Was nieustannie wspierać. Jestem też przekonany, że hala będzie spełniała założone funkcje i zaspokoi oczekiwania mieszkańców, gdyż będzie miała charakter ogólnodostępny. Podziękowaniem dla wszystkich, którzy byli zaangażowani w budowę hali, był program artystyczny w wykonaniu uczniów Szelejewskiej Szkoły. Za nową halę dziękowała też dyrektor szkoły Dorota Dolata. Jeżeli marzy tylko jeden człowiek, pozostanie to tylko marzenie. Jeżeli zaś będziemy marzyć wszyscy razem, będzie to już początek nowej rzeczywistości. I myślę, że ta nowa rzeczywistość nastała. I na ręce szefowej placówki oraz wójta gminy Wiesława Glapki składane były też gratulacje i upominki, głównie sprzęt sportowy. W nowym obiekcie zbudowanym w systemie pasywnym znajdują się hala sportowa wraz z trybunami oraz zaplecze z szatniami, toaletami, prysznicami i salka do ćwiczeń. Całość kosztowała ponad 5 milionów złotych, z czego ponad 3 miliony 700 tysięcy stanowiło dofinansowanie unijne z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego.